Witam Cię serdecznie na kolejnej lekcji. Zanim zaczniemy wspólnie liczyć zadania, mam dla Ciebie cztery krótkie wskazówki. Pierwsza sprawa, aby poprawić swoją koncentrację i skupienie, pozamykaj wszelkie zakładki w przeglądarce oraz wycisz telefon. Jest to bardzo ważna kwestia. Pomoże Ci to w lepszym zrozumieniu omawianych zadań. Po drugie, sugeruję następującą metodę korzystania z filmu. Mianowicie, wyświetlasz zadanie, dajesz sobie chwilę na zastanowienie się i próbujesz samodzielnie je rozwiązać. Jeśli nie masz pomysłu, wyświetlasz kawałek nagrania i ponownie próbujesz rozwiązać dalej samodzielnie. I tak kilkukrotnie. Chodzi o to, by ta lekcja nie była tylko odtworzeniem filmu, tylko próbą samodzielnego rozwiązywania zadań. Po trzecie, wyznacz sobie ramy czasowe na dany arkusz i wykorzystaj ten czas optymalnie. Chodzi o to, żeby nie marnować go na jakieś przerywniki, jakieś inne filmiki, inne zakładki. Skup się na swoim zadaniu, na swoim arkuszu na przykład. Po czwarte, postaraj się przerobić cały arkusz jednorazowo, tak aby robić sobie timing i odrobinę przyzwyczaić się do warunków panujących na egzaminie. No i jeszcze krótka prośba. Jeśli materiał będzie dla Ciebie pomocny, proszę o polubienie, komentarz lub udostępnienie dalej, tak aby więcej osób mogło skorzystać. Z góry dziękuję. Teraz zastosuj moje wskazówki i zaczynamy. 3, 2, 1, start! Liczba przeciwna do liczby 1 minus pierwiastek z 3 do kwadratu jest równa. Skoro szukamy liczby przeciwnej, to musimy sobie na początku wyrażenia postawić minus, bo minus zmienia znak na przeciwny i mamy 1 odjąć pierwiastek z 3 do kwadratu. Stosujemy tutaj oczywiście wzór skróconego mnożenia na a minus b do kwadratu. Przypomnijmy go, to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat, czyli będziemy mieli minus, bo liczba przeciwna i w nawiasie a do kwadratu, czyli 1 do kwadratu, odjąć 2 razy 1 razy b, czyli razy pierwiastek z 3, dodać b do kwadratu, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu. Co otrzymujemy? Minus z przodu, a w nawiasie będzie 1 do kwadratu, czyli 1, odjąć 2 pierwiastki z 3, dodać 3, czyli mamy minus, w nawiasie 1 plus 3 to jest 4, odjąć 2 pierwiastki z 3, czyli mamy minus 4, dodać 2 pierwiastki z 3, odpowiedź D. Liczba odwrotna do liczby 5 do potęgi 1,2 i do potęgi 3 razy 5 pod pierwiastkiem do potęgi 0,8 przez 5 do potęgi 3 jest równa. Tutaj musimy zrobić porządek w wykładnikach, a na końcu, czyli najpierw policzymy sobie tę liczbę A, niech to będzie, a na końcu znajdziemy liczbę odwrotną, czyli 1 przez A. Zacznijmy od policzenia liczby A. Czyli mamy tak, w liczniku 5 do potęgi 1,2 do potęgi 3, mnożymy tutaj te wykładniki. Teraz tutaj mamy pierwiastek z 5, czyli 5 do 1,2. To może zapisujmy 5 do potęgi 1,2 razy 3 razy pierwiastek z 5, to jest 5 do 1,2 i do potęgi 0,8. Podzielić przez, mamy 5 do 3, czyli przepisujemy i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mamy tak, 1,2 razy 3 to jest 3,6, czyli mamy 5 do potęgi 3,6 razy 5 do potęgi 1,2 z 0,8 to są 0,4 podzielić przez 5 do potęgi 3. I co mamy? Jak mnożymy, to dodajemy wykładniki, czyli mamy 5 do potęgi 3,6 dodać 0,4 to jest po prostu 4 całe podzielić przez 5 do potęgi 3, czyli mamy 5 do potęgi 1, czyli 5. I to jest nasza liczba A. A my szukamy liczby odwrotnej. Liczba odwrotna to jest 1 przez A, czyli u nas to będzie 1 przez 5. A 1 przez 5 to jest 1 przez 5 do pierwszej, czyli 5 do minus pierwszej. Jedna piąta taka odpowiedź była, to była odpowiedź C. Wartość bezwzględna liczby 3 pierwiastki z 2 odjąć 5 jest równa. Wartość bezwzględna, czyli wstawiamy to w moduł, czyli 3 pierwiastki z 2 odjąć 5 i to ma być równe. No i teraz kluczowa sprawa to jest ocenić, czy wyrażenie pod wartością bezwzględną, pod modułem, czy jest dodatnie, czy jest ujemne. W tym celu najprościej jest wykorzystać kalkulator. Czyli zobacz, mamy tutaj 3 pierwiastki z 2. Najpierw policzymy pierwiastek z 2, to jest tam 1,41. Mnożymy to przez 3. Mam tutaj 4,24. No i zobaczmy, 4,24 odjąć 5, 4,24 odjąć 5 w module, to będzie równe. Ta liczba jest mniejsza od tej, czyli jak od mniejszej liczby odejmiemy większą, to wynik jest ujemny. Zatem wynik pod modułem ma ujemny znak.
A co robimy, jeżeli liczba pod modułem ma ujemny znak? Na przykład moduł z minus 5 przychodzi nam w piątkę, czyli zmieniamy znak na przeciwny. Czyli ja muszę zmienić po prostu znak wyrażenia pod modułem na przeciwny, czyli na przeminus i to, co miałem w module, czyli 3 pierwiastki z 2 odjąć 5. Może lepiej by pasowało w tym miejscu zapisać minus 3 pierwiastki z 2 odjąć 5. No i teraz tak, minus minus 5 to jest 5, minus 3 pierwiastki z 2. 5 minus 3 pierwiastki z 2 to jest odpowiedź B. Pamiętajmy, wartość bezwzględna działa w ten sposób. Wartość bezwzględna z liczby ujemnej daje nam liczbę dodatnią, a wartość bezwzględna z liczby dodatniej zostawia nam tę liczbę dodatnią. Czyli jeżeli wiemy, że pod modułem wyszedł ujemny wynik, musimy zmienić to, co jest pod modułem, na przeciwną liczbę. Kwotę 3000 zł ulokowano w banku na lokacie oprocentowanej 2% w stosunku roczny, przy czym odsetki są kapitalizowane co pół roku, nie uwzględniamy podatku od odsetek kapitałowych. Po 3 latach stan tej lokaty wyniesie. W tym zadaniu będziemy korzystali ze wzoru na stan konta po n latach w banku na lokacie oprocentowanej na jakiś procent i to będzie taki wzór KN, to jest kapitał początkowy, możemy napisać K0 razy 1 plus P do potęgi N tej, gdzie P oznacza oprocentowanie lokaty w skali roku, N oznacza liczbę lat, K0 to jest kapitał na początku wkładany do banku, tak zwany wkład i KN to jest kapitał po N latach. I my ten wzór za chwilę zmodyfikujemy, tylko najpierw zapiszmy, co mamy. K0 to jest te 3000 zł, o którym mowa w treści zadania. Na lokatę oprocentowaną na 2%, czyli nasze P to będą 0,02, 2%, czyli 0,02 w stosunku rocznym. Przy czym tutaj uwaga, odsetki są kapitalizowane co pół roku. I mamy obliczyć, ile będziemy mieli na koncie po 3 latach, czyli nasze N wynosi 3. No i teraz możemy ten wzór lekko zmodyfikować, czyli jeżeli mamy wprowadzoną kapitalizację do zadania, to wtedy lepiej skorzystać z takiej modyfikacji tego wzoru, czyli K0 razy 1 dodać oprocentowanie w skali roku podzielić na liczbę kapitalizacji w roku, to jest ważne, małe k to jest liczba kapitalizacji w roku, do potęgi n razy k, gdzie n oznacza liczbę lat, a k oznacza liczbę kapitalizacji w jednym roku. Teraz zobaczmy, czy tak, nasze duże K0 to przepiszmy, to jest 3000 zł. Nasze P to jest oprocentowanie w skali roku, to są 0,02, czyli 2%. Nasze małe K, my wiemy, że odsetki są kapitalizowane co pół roku. Czyli nasze małe K to jest 2, bo w jednym całym roku mamy dwie kapitalizacje. Tak, co pół roku, czyli w jednym roku mieszczą się dwie kapitalizacje. No i nasze N to jest 3, bo mamy lokatę na 3 lata. Po 3 latach stan tej lokaty wyniesie. Czyli n równe 3. I teraz takie coś podstawmy, czyli K3, kapitał po 3 latach, to jest kapitał zerowy, czyli to, co wkładaliśmy na początku do banku, razy 1 plus nasze P to są 0,02 podzielić na 2 do potęgi n razy K, czyli 3 razy 2, bo małe K to 2, a n to 3. Czyli po uporządkowaniu mamy 3000 razy w nawiasie 1 dodać 0,02 na 2, czyli 0,01. Czyli to będzie 1 plus 0,01 do potęgi 6. Poszukajmy takiej odpowiedzi. 3000 razy 1 plus 0,01 do potęgi 6. W złotówkach mamy wynik. Odpowiedź D. Zbiorem rozwiązań nierówności x plus 3 do kwadratu mniejsze równe od 0 jest. I teraz tak, w tym zadaniu musimy się wykazać sprytem. I taką elementarną wiedzą. Zauważmy, że tutaj mamy jakieś wyrażenie podniesione do kwadratu. Oczywiście my tutaj działamy w zbiorze liczb rzeczywistych. Musimy pamiętać, że dowolne wyrażenie w zbiorze liczb rzeczywistych podniesione do kwadratu, ono jest zawsze większe równe od zera. Czyli wyrażenie x plus 3 jest zawsze większe do kwadratu, jest zawsze większe równe od zera. A oni nas pytają, kiedy to jest mniejsze równe od zera. No to od razu możemy odpowiedzieć, że mniejsze od zera nie będzie nigdy. Natomiast jedyna opcja pasująca to jest to, gdy nasze wyrażenie byłoby zerem. Sprawdźmy, kiedy wyrażenie x plus 3 do kwadratu może być zerem. No wtedy, gdy to, co pod nawiasem jest zerem, czyli gdy x plus 3 równa się 0, czyli x równa się minus 3. I zobaczmy, x równy minus 3 jest jedynym rozwiązaniem,
ponieważ gdy wstawimy za x minus 3, mamy minus 3 plus 3 do kwadratu mniejsze równe od 0, czyli 0 kwadrat mniejsze równe od 0. Oczywiście 0 do kwadratu to jest 0, 0 jest mniejsze równe od 0, jest równe 0, czyli spełnia ten warunek. To jest jedyna liczba, która spełnia ten warunek. Dowolny inny x nie spełni tego warunku, gdyż dla dowolnego innego x to wyrażenie będzie większe od 0. Tak naprawdę tutaj mamy, jakbyśmy chcieli narysować tę funkcję, mamy funkcję kwadratową, która ma jedno miejsce zerowe w minus trójce. Minus 1, minus 2, minus 3 i jej ramiona idą do góry. Takie, oj, tak zakrzywiłem, idą mniej więcej w ten sposób do góry. Ona nigdy nie spada poniżej osi x, co najwyżej w jednym punkcie leży na osi x, czyli przyjmuje wartość 0 dla argumentu minus 3 i to jest jedyne rozwiązanie. Wyrażenie 3x minus y do kwadratu, odjąć x minus 3y do kwadratu jest równe wyrażeniu. No tutaj musimy zastosować wzory skróconego mnożenia. Przypomnijmy, wzór na a minus b do kwadratu to jest a kwadrat minus 2ab dodać b do kwadratu. No i teraz u nas, jak to zastosujemy? Najpierw policzmy, co to będzie 3x minus y do kwadratu. To będzie 9x kwadrat minus 2 razy 3x razy y dodać y do kwadratu. Czyli mamy 9x kwadrat minus 6xy plus y kwadrat. To samo robimy z wyrażeniem x minus 3y do kwadratu. To będzie pierwsze do kwadratu, czyli x kwadrat minus 2 razy x razy 3y dodać 3y do kwadratu. Po uporządkowaniu mamy x kwadrat minus 6xy dodać 9y kwadrat. No i naszym zadaniem jest od tego odjąć to. Czyli od tego musimy odjąć to. Zapiszmy to sobie w jednej linii, żeby nie pomylić. 9x kwadrat minus 6xy plus y kwadrat odjąć x kwadrat minus 6xy plus 9y kwadrat. 9x kwadrat minus x kwadrat to jest 8x kwadrat. Minus 6xy minus minus 6xy to się redukuje. Y kwadrat odjąć 9y kwadrat to jest minus 8y kwadrat. 8 wyłączamy, mamy x kwadrat minus y kwadrat. Nie musieliśmy wyłączać, ponieważ w odpowiedzi A mamy to, co chcieliśmy, czyli 8x kwadrat minus 8y kwadrat. Układ równań liniowych 2x minus 4y równa się 3 oraz minus 3x plus 6y równa się minus 4. No i teraz pytanie, ile ma rozwiązań i czy w ogóle ma rozwiązania. Najprościej jest rozwiązać ten układ. I aby go rozwiązać, proponuję pomnóżmy pierwsze równanie przez 3 drugie, czyli przez 1,5. Co otrzymamy wtedy? 2 razy 3 drugie to będzie 3. Bo dwójki się skracają, czyli mamy 3x. Odjąć 4 razy 3 drugie to jest 12 drugich, czyli 6y. I 3 razy 3 drugie to jest 9 drugich, czyli 4,5. Prawda? Czyli pomnożyłem pierwsze równanie przez 3 drugie. Drugie równanie zostawiam w spokoju, czyli mamy minus 3x dodać 6y równa się minus 4. Bierzemy w klamrę, podkreślamy. I dodajemy sobie te równania. 3x dodać minus 3x to się skraca. Minus 6y dodać 6y to się skraca. 9 drugich dodać minus 4. Czyli po lewej stronie mamy 0, a po prawej stronie zobaczmy, mamy 9 drugich odjąć 4, czyli 4,5 odjąć dodać minus 4. To jest 4,5 odjąć 4, czyli 1 druga. Czyli mamy 0 równa się 1 drugiej, czyli mamy sprzeczność, brak rozwiązań. No bo 0 nie jest równe 1 drugiej, czyli odpowiedź A nie ma rozwiązań. Iloczyn wszystkich pierwiastków równania 2x minus 3 razy x kwadrat plus 2x równa się 0 jest równy. Pierwiastki równania to są miejsca zerowe równania, rozwiązania równania. W tym celu przyrównujemy każdy nawias do 0, czyli mamy 2x minus 3 równa się 0, 2x równa się 3. Dzielimy przez 2 stronami x równa się 3 drugie. Lub w drugim nawiasie mamy x kwadrat plus 2x równa się 0, x przed nawias w nawiasie x plus 2 równa się 0. Przyrównujemy do 0 pierwszy nawias, to co przed pierwszym nawiasem i to co w nawiasie. Mamy zatem x równe 0 lub x plus 2 równa się 0, czyli x równa się minus 2. Naszymi miejscami zerowymi są liczby 3 drugie, 0 oraz minus 2.
Oni się pytają o iloczyn wszystkich pierwiastków, czyli wszystkich miejsc zerowych, no to mnożymy 3 drugie razy 0 razy minus 2. I tutaj od razu możemy napisać 0, bo 0 razy dowolna inna liczba daje nam 0, zatem odpowiedź B. W trójkącie prostokątnym jedna z przyprostokątnych ma długość 5, a przeciwprostokątna ma długość 13. Sinus większego kąta ostrego tego trójkąta jest równy. Narysujmy sobie jakiś trójkąt prostokątny. Narysuję w ten sposób. I teraz tak. Jedna z przyprostokątnych ma długość 5. Tutaj zaznaczymy sobie 5. Tu zaznaczymy kąt prosty. A przeciwprostokątna ma długość 13. Czyli tutaj zaznaczamy 13. Sinus większego kąta ostrego tego trójkąta jest równy. Na początku policzmy sobie ten bok. I wtedy określimy, który kąt jest największy, który jest najmniejszy. Ja znam ten trójkąt, tutaj będzie 12, ale pokażę zaraz to z obliczeń. Także tutaj będzie nasz większy kąt. Większy kąt leży naprzeciwko większego boku. Na początku z Pitagorasa policzmy, że tam to b wyjdzie 12, czyli 5 kwadrat dodać b kwadrat daje nam 13 do kwadratu, 25 dodać b kwadrat to jest 169. Przerzucamy 25 na drugą stronę, b kwadrat to się równa 169 minus 25, czyli 144, czyli nasze B to jest pierwiastek ze 144, czyli 12, lub B może być liczbą minus 12. Oczywiście wynik ujemny odrzucamy, bo długość boku nie może być ujemna. W takim razie faktycznie tutaj B wyszło nam 12. Dwunastka jest większa od piątki, także naprzeciwko dwunastki leży większy kąt ostry. Naszym zadaniem jest znaleźć sinus większego kąta ostrego. Sinus kąta to jest to, co naprzeciwko tego kąta. Do tego, co naprzeciwko kąta prostego w trójkącie prostokątnym, czyli sinus naszego kąta alfa, to jest 12 13, czyli odpowiedź A. Przyjmijmy, że logarytm przy podstawie 10 z 5 równa się P wtedy. No, musimy sprawdzić, która z tych równości zachodzi. Teraz zapamiętajmy, jeżeli logarytm nie ma podstawy, to w podstawie stoi tutaj dziesiątka. No to do dzieła. Sprawdźmy odpowiedź A. P plus 1 ma się równać logarytmowi o podstawie 10 z 1 drugiej. P plus 1 to będzie logarytm o podstawie 10 z 5 plus 1. 1 to jest inaczej logarytm o podstawie 10 z 10, czyli mamy logarytm o podstawie 10 z 5, dodać logarytm o podstawie 10 z 10. Dodawanie logarytmów przechodzi w ich mnożenie liczb logarytmowanych, czyli tych dwóch. Czyli to będzie logarytm o podstawie 10 z 50. No niestety widzimy na pierwszy rzut oka, że logarytm o podstawie 10 z 50 to na pewno nie będzie logarytm o podstawie 10 z 1 drugiej, odpada. Drugie. Mamy 2p minus 2. Czyli to będą dwa logarytmy o podstawie 10 z 5 odjąć 2. Czyli mamy dwójkę do potęgi dajemy. Czyli mamy logarytm o podstawie 10 z 5 do kwadratu. Odjąć 2, a 2 to jest logarytm o podstawie 10 z 10 i tutaj dwójkę z przodu stawiamy, bo to są dwa logarytmy o podstawie 10 z 10, gdyż logarytm o podstawie 10 z 10 to jest 1. Teraz tę dwójkę możemy dać tutaj do potęgi, czyli będziemy mieli logarytm o podstawie 10 z 25 odjąć logarytm o podstawie 10 z 10 do kwadratu, czyli ze 100. Mamy zatem logarytm o podstawie 10 z 25 setnych, czyli logarytm o podstawie 10 z 1 czwartej, odpowiedź B. Wykres funkcji liniowej f od x równa się minus 2x plus 1. Przesunięto 3 jednostki w prawo wzdłuż osi ox. Otrzymano wykres funkcji. Teraz zobaczmy. Przesuwamy o 3 jednostki w prawo wzdłuż osi ox. My musimy sobie zdać sprawę z następujących kwestii. Jeżeli mamy układ współrzędnych, oś x, oś y i mamy wzór funkcji f od x, to teraz, jeżeli my chcemy wykres funkcji f od x przesunąć, załóżmy, o 5 jednostek w prawo, to we wzorze funkcji zapiszemy to jako f od x minus 5, czyli przesunięcie w prawo wchodzi do wzoru jako x minus 5 przy minus 5 przy argumencie. Jeżeli byśmy chcieli przesunąć o 6 jednostek w lewo, to byśmy we wzorze napisali f od x plus 6, czyli tutaj wchodzi z przeciwnym znakiem. Jeżeli chcielibyśmy przesunąć, powiedzmy, o 7 do góry,
to we wzorze wejdzie to jako f od x, zostawiamy w spokoju, i plus 7 za wzorem funkcji. A jeżeli byśmy chcieli na przykład przesunąć o 8 do dołu, to we wzorze funkcji to wejdzie jako f od x minus 8. No i teraz zobaczmy. U nas mieliśmy przesunięcie o 3 jednostki w prawo. O 3 jednostki w prawo, czyli we wzorze funkcji wejdzie to u nas jako f od x minus 3 z przeciwnym znakiem. Czyli w miejsce argumentu x, wstawiamy sobie teraz x minus 3. Co otrzymamy? Czyli my to miejsce musimy wstawić teraz x minus 3, czyli będziemy mieli minus 2 w nawiasie x odjąć 3 za nawiasem plus 1. Otrzymamy minus 2 razy x minus 2x, minus 2 razy minus 3 to jest plus 6 i plus 1, czyli mamy minus 2x plus 7 i to jest nasza funkcja, nazwijmy ją teraz y równa się minus 2x plus 7, to jest odpowiedź A. Funkcja liniowa f od x równa minus 3x plus 2b i funkcja liniowa g od x równa 1, druga x plus 2 mają to samo miejsce zerowe. Wynika stąd, że b jest równe. Musimy znaleźć to b. I teraz, żeby znaleźć to b, najpierw znajdę ich wspólne miejsce zerowe. Czyli mogę to miejsce zerowe policzyć z funkcji g od x, gdyż tutaj mam wszystkie współczynniki. Czyli wstawiam sobie za g od x 0 i mamy 0, to jest 1, druga x dodać 2. 2 na lewą stronę, minus 2 to jest 1, druga x. Mnożymy przez 2 stronami, minus 4 to jest nasze x 0, to jest nasze miejsce zerowe. I skoro wiemy, że minus 4 jest miejscem zerowym, to bierzemy tę minus 4 i wstawiamy sobie w to miejsce. I co otrzymamy? No to oczywiście to jest też wspólne miejsce zerowe, czyli wynik musi być zerem. To będzie minus 3 razy minus 4, bo podstawiliśmy sobie, dodać 2b. Czyli mamy 0, to się równa 12, dodać 2b. 12 na lewą stronę, minus 12 to jest 2b. Dzielimy przez 2 stronami, czyli b jest równe minus 6, czyli odpowiedź D. Osią symetrii wykresu pewnej funkcji kwadratowej jest prosta, równanie x równa się minus 3, a wartość największa tej funkcji jest równa 4. Który ze wzorów może opisać tę funkcję kwadratową? Spróbujmy na podstawie danych zrobić wstępny szkic tej funkcji kwadratowej. Zaznaczmy sobie układ współrzędnych, oś x, oś y. I wiemy tak, że osią symetrii jest prosta, równanie x równa się minus 3. Zaznaczamy minus 3 na osi x, tu jest minus 3 i tu jest nasza oś symetrii. Tu jest x równe minus 3, a wartość największa tej funkcji jest równa 4, czyli dla argumentu minus 3 osiągamy wartość największą równą powiedzmy 4. Skoro to jest wartość największa, to ramiona tej funkcji muszą pójść do dołu. No i teraz tak. Który ze wzorów może opisać tę funkcję kwadratową? Wracając jeszcze do wykresu tej funkcji. My wiemy, że wartość największa jest równa 4 i jest przyjmowana dla argumentu minus 3. Czyli tutaj mamy wierzchołek i ten wierzchołek ma współrzędne minus 3 oraz 4 i ramiona idące do dołu. Teraz skorzystajmy z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, czyli zapiszmy sobie wzór f od x równa się ax minus p do kwadratu plus q. Czyli wiemy, że a jest ujemne, bo ramiona idą do dołu, czyli tutaj musi być ujemna liczba. W grę wchodzą trzy odpowiedzi b, c i d z ujemnymi współczynnikami a. Natomiast nasze p i q to są właśnie współrzędne wierzchołka paraboli. Czyli u nas p to minus 3, q to 4. No to podstawmy sobie f od x. Wstawiam za a minus 2, bo tutaj wszędzie w odpowiedziach jest liczba minus 2. Jako ujemny współczynnik stojący przy x kwadrat. Teraz będziemy mieli x odjąć nasze p to minus 3. Zamykamy do kwadratu plus q, czyli plus 4. Czyli mamy f od x równa się minus 2x plus 3 do kwadratu plus 4. Poszukajmy takiej odpowiedzi. Minus 2x plus 3 do kwadratu plus 4 to jest odpowiedź C. Do wykresu funkcji wykładniczej y równa się a do potęgi x należy punkt a o współrzędnych 1 trzecia oraz 2. Wynika stąd, że a jest równe. Skoro należy ten punkt, to podstawmy jego współrzędne. Za x 1 trzecią, za y 2. Czyli 2 to się równa a do potęgi 1 trzeciej. A nas interesuje całe a, czyli muszę stronami podnieść do potęgi trzeciej. Wtedy będziemy mieli 2 do trzeciej. To będzie a do potęgi 1 trzeciej i jeszcze raz do potęgi trzeciej.
No i mamy taką zasadę, że jak podnosimy do potęgi, jeszcze raz do potęgi, to mnożymy wykładniki. Czyli 2 do trzeciej to się równa a do 1 trzecia razy 3. Czyli 8 to się równa a do potęgi pierwszej, czyli nasze a to jest po prostu 8, czyli odpowiedź C. Dany jest wykres funkcji y równa się f od x. Zbiorem wartości funkcji f od x jest przedział. Pamiętajmy, zbiór wartości odczytujemy w takim klasycznym układzie współrzędnych z osi y. No i teraz najmniejsza wartość, no nie jest osiągana, bo to jest kółko otwarte, ale to jest na poziomie minus 2, czyli zbiór wartości to będzie przedział otwarty od minus 2 w górę, czyli tutaj do dwójki. Teraz zobaczmy, w tym miejscu w dwójce jest kółko otwarte i tak samo w tym miejscu jest kółko otwarte. No i ktoś mógłby się pomylić i zaznaczyć, że zbiór wartości jest od minus 2 przedział otwarty do 2 przedział otwarty, ale to jest błąd, bo zobaczmy, dalej na poziomie 2 mamy zamalowane kropki w tych miejscach. A skoro tu mamy zamalowane kropki, to nasz zbiór wartości to są y należące do przedziału od minus 2 przedział otwarty do 2 przedział domknięty, gdyż w dwójce wartość jest przyjmowana. Czyli od minus 2 otwarty do 2 domknięty to jest odpowiedź A. W niemonotonicznym ciągu geometrycznym dane są wyrazy A4 to jest 16 i A6 to jest 1. Piąty wyraz tego ciągu jest równy. Zobaczmy. Tutaj jak do tego zadania podejść? Mamy czwarty wyraz, to jest 16. Mamy szósty wyraz, to jest 1. I teraz zobaczmy, jakbyśmy ułożyli po kolei te wyrazy. A4, A5, A6. My szukamy piątego wyrazu. Jest taka własność ciągu geometrycznego, że iloczyn, jak mamy trzy kolejne elementy, tak jak tutaj, to iloczyn wyrazów skrajnych daje środkowy do kwadratu. Czyli jak mamy elementy A, B oraz C ciągu geometrycznego, to A razy C daje nam B do kwadratu. Zastosujmy tę własność u nas. Czyli tutaj sobie wstawiamy 16, tutaj sobie wstawiamy 1, a tutaj jest to, czego szukamy, niech to będzie X. Czyli 16 razy 1 daje nam X do kwadratu. Czyli X kwadrat to jest 16, czyli X jest liczbą 4 lub X jest liczbą minus 4. Ale jest powiedziane, że ciąg jest niemonotoniczny. Ciąg niemonotoniczny jest przeciwny do ciągu monotonicznego. Ciąg monotoniczny to jest z kolei taki, który jest rosnący bądź malejący, czyli monotonicznie rośnie, monotonicznie maleje, ewentualnie mógłby być stały. Natomiast zobaczmy w przypadku ciągu niemonotonicznego, to ten ciąg może być miejscami rosnący, miejscami malejący. No i teraz dla x równego 4, czyli jakbyśmy mieli ciąg 16, 4 i 1. To jaki ten ciąg jest? No jest malejący, bo każdy kolejny element jest mniejszy. A jak za x stawimy minus 4, to będziemy mieli ciąg 16, minus 4 i 1. Czyli z 16 na minus 4 ciąg malał, a z minus 4 na 1 ciąg musi wzrosnąć. Czyli jest niemonotoniczny, ponieważ raz sobie maleje, a raz sobie rośnie. Czyli prawidłową odpowiedzią to jest A5 równe minus 4, czyli odpowiedź B. Różnica R ciągu arytmetycznego o wzorze ogólnym AN, to jest 5 minus 3N, wynosi. Ogólny wzór na różnicę ciągu arytmetycznego to jest AN plus 1 odjąć AN. W tym celu wyprowadźmy sobie AN plus 1, czyli w miejsce N, w to miejsce musimy wstawić N plus 1. Czyli będziemy mieli 5 odjąć 3 razy w nawiasie N plus 1, czyli to jest 5 odjąć 3 razy N, czyli 3N i minus 3 razy 1, czyli minus 3. Mamy minus 3n plus 2, bo 5 odjąć 3 to daje nam 2. I teraz wykonajmy działanie an plus 1 odjąć an, to będzie u nas minus 3n plus 2, czyli an plus 1, odjąć an, czyli przepisujemy to, czyli odjąć 5 minus 3n. Teraz zobaczmy, minus 3n minus minus 3n to się redukuje i 2 minus 5 daje nam minus 3. To jest różnica tego ciągu. Druga metoda w zadaniu testowym, można sobie policzyć, na przykład A2 to jest 5 odjąć 3 razy 2, czyli to jest 5 odjąć 6, czyli minus 1. Liczymy sobie A1 to jest 5 odjąć 3 razy 1, czyli mamy 5 odjąć 3, czyli 2. No i różnica ciągu to jest A2 minus A1, czyli u nas minus 1 odjąć 2, czyli też minus 3, czyli też odpowiedź D. Dany jest okrąg o środku S o współrzędnych 4 i minus 3 i promieniu 5. Liczba wszystkich punktów wspólnych tego okręgu z osiami układu współrzędnych jest równa. Przygotujmy rysunek do zadania i będzie nam najłatwiej określić liczbę punktów wspólnych.
Zobaczmy, środek ma współrzędne 4 minus 3, czyli raz, 2, 3, 4 na x, minus 1, minus 2, minus 3 na y, mniej więcej gdzieś tu jest środek. I długość promienia to jest 5. No i uwaga, długość promienia 5, ile to będzie? Tutaj mamy 4 jednostki, tutaj mamy 3 jednostki. Jakby zbudować tutaj trójkąt prostokątny, okaże się, że odległość punktu S, czyli środka okręgu, punktu współrzędnych 4 minus 3 od środka układu współrzędnych, no to całkiem przypadkiem wychodzi nam 5. Sprawdźmy, 3 kwadrat plus 4 kwadrat równa się promień kwadrat, 9 plus 16 równa się promień do kwadratu. Czyli promień do kwadratu to jest 25, czyli promień to jest 5. Przypadek? Nie sądzę. Czyli zobacz, okazuje się, że nasz okrąg przechodzi przez środek układu współrzędnych. No i zataczamy koło w ten sposób, mniej więcej. No załóżmy, że to jest tam okrąg. No i teraz liczba punktów wspólnych. Chodzi o to, że w tym miejscu mam dokładnie jeden punkt wspólny. Czyli mamy raz, dwa, trzy punkty wspólne, odpowiedź C. Zobaczmy, że jeżeli ten okrąg nie przechodziłby przez środek układu współrzędnych, tylko przeszedłby sobie troszeczkę w innych miejscach, czyli jakby wyglądał, załóżmy, że ten promień byłby większy, gdzieś tutaj dotąd dochodzi, to nasz okrąg, no nie, przesadziłem, to nasz okrąg przecinałby w raz, dwa, trzy, czterech miejscach, nie? Byłaby zupełnie inna odpowiedź, to byłaby odpowiedź prawidłowa D. Ale tutaj przeszedł przez środek układu współrzędnych, czyli mamy trzy punkty przecięcia, odpowiedź C. Także tego nie ma, a to jest rysunek do sytuacji zaistniałej w zadaniu. Dana jest prosta w równaniu minus 2x minus 4y plus 3 równa się 0. Wskaż równanie prostej, która jest do niej równoległa i przechodzi przez punkt P. Aby określić równoległość, musimy pamiętać o warunku na równoległość. Dwie funkcje są równoległe, gdy mają takie same współczynniki kierunkowe, czyli gdy A1 równa się A2. No to przykład prostych równoległych to będzie na przykład 1 druga x plus 5 i 1 druga x plus 6. Takie same współczynniki kierunkowe determinują nam funkcje równoległe. No to na początku zamieniamy postać ogólną prostej na postać kierunkową, czyli przepiszmy sobie tę prostą. Minus 2x minus 4y plus 3 równa się 0, minus 4y na drugą stronę, czyli mamy minus 2x plus 3 równa się 4y, dzielimy przez 4 stronami, y to się równa minus 2 czwarte x plus 3 czwarte, czyli y to jest minus 1 druga x plus 3 czwarte. Zobaczmy, mamy równanie tutaj tej prostej, nazwijmy ją, no miała swoje imię, nie miała, niech to będzie prosta K. A my teraz szukamy prostej równoległej, czyli wiemy, że ten współczynnik kierunkowy musi iść taki sam, czyli poszukiwana przez nas prosta ma to samo przy x, czyli minus 1 drugą x plus jakieś b. No i jak znaleźć to b? Żeby znaleźć to b, za x wstawiamy 0, za y minus 2. Czyli minus 2 to jest minus 1 druga razy 0 plus b. Minus 2 to jest b, b to minus 2. Równanie proste równoległe to jest minus 1 druga x minus 2, czyli odpowiedź D. Dany jest romb, w którym kąt ostry ma miarę 45 stopni, a wysokość wynosi 6 cm. Ile wynosi pole tego rombu? Narysujmy sobie mniej więcej taką sytuację. Mamy romb o kącie 45 stopni i wysokości 6 cm. Tutaj mamy bok rombu i tu jest podstawa, która też jest bokiem rombu. I tutaj też mamy A i tutaj też mamy A. Na początku, korzystając z sinusa, znajdźmy sobie A. Czyli zapiszmy sinus 45 stopni, to jest 6 cm, na razie jednostki pominę, do boku A. Ponieważ tutaj mamy trójkąt prostokątny, jedna z najpopularniejszych funkcji sinus. Stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. Sinus 45 odczytujemy z tablicy, to jest pierwiastek z 2 na 2, to jest 6 do A. Mnożymy na krzyż, A pierwiastków z 2 to jest 6 razy 2, czyli 12, czyli A to jest 12 podzielić na pierwiastek z 2. Możemy sobie usunąć niewymierność z mianownika, jeżeli nam przeszkadza, czyli pomnóżmy górę i dół przez pierwiastek z 2.
czyli mamy 12 pierwiastków z 2 na 2, czyli 6 pierwiastków z 2. Nasze A, czyli nasza podstawa, to jest 6 pierwiastków z 2. Pole rombu można policzyć jako podstawę razy wysokość, czyli to jest A razy H, czyli u nas to jest A, czyli 6 pierwiastków z 2 razy wysokość, czyli 6, czyli mamy 36 pierwiastków z 2, no i jednostkami były centymetry, czyli pole jest w centymetrach kwadratowych. 36 pierwiastków z 2 centymetrów kwadratowych, odpowiedź A. Miara kąta środkowego w okręgu jest o 40 stopni większa od miary kąta wpisanego opartego na tym samym łuku. Ile wynosi miara kąta wpisanego? Narysujmy sobie tę sytuację. Mamy okrąg, mam jakiś kąt środkowy oparty na łuku, dajmy na to łuk AB, chodzi o ten łuk. I teraz mamy ponadto jakiś kąt wpisany oparty na tym samym łuku. No to łuk AB zostaje ten sam i kąt wpisany, czyli jego wierzchołek znajduje się gdzieś na okręgu. I teraz wiemy, że kąt środkowy, czyli ten, jest o 40 stopni większy od miary kąta wpisanego, od tego. Tutaj dajemy sobie alfa, a tutaj dajemy alfa plus 40. I musimy pamiętać o takiej własności, że kąt środkowy jest zawsze dwa razy większy od kąta wpisanego opartego na tym samym łuku. No i my mamy tutaj właśnie sytuację, że alfa plus 40 stopni będzie dwa razy większe, czyli dwa razy po prostu alfa. Czyli ten kąt jest dwa razy większy od tego kąta i zapisaliśmy to w równaniu. No i teraz pozostało nam rozwiązać to równanie, czyli 40 stopni to jest 2 alfa minus alfa, czyli 40 stopni to jest 1 alfa. Alfa to 40. Zobaczmy, o co pytali. Pytali, ile wynosi miara kąta wpisanego, czyli naszego alfa. No alfa jest równe 40 stopni, odpowiedź B. Z połowy koła o promieniu 10 zbudowano powierzchnię boczną stożka. Ile wynosi promień podstawy tego stożka? No to jest dosyć ciekawe zadanie. No i teraz przygotujmy sobie może rysunek pomocniczy do zadania. Czyli zobaczmy, mamy połowę koła. Taką połówkę załóżmy, tutaj to zmarzymy. O promieniu 10, czyli tutaj mniej więcej będzie środek i promień wynosi 10, w lewo i w prawo mamy po 10 jednostek. I z tego czegoś, z tej połówki koła zbudowano powierzchnię boczną stożka. Czyli zobaczmy, jak zwiniemy to w powierzchnię boczną stożka, to otrzymamy taki stożek. Może on będzie większy, może będzie mniejszy. Troszkę go powiększmy. I teraz co jest czym w tym stożku? Teraz jak zwiniemy to, tę połowę z koła, to połączymy ze sobą te dwa odcinki, te dwa promienie, zaznaczę je na zielono. I one gdzieś się na powierzchni stożka połączą ze sobą, tworząc nam tworzącą, czyli L. One gdzieś się na przykład tutaj połączą i stworzą nam tworzącą. Jak ktoś nie widzi tego na rysunku, jak one się połączą, niech sobie narysuje takie coś w stylu półokręgu i spróbuje połączyć te dwa promienie ze sobą. Gdzieś na okręgu stworzy to właśnie taką powierzchnię boczną stożka. I teraz zobaczmy. Ta tworząca L ma długość 10, bo ta dziesiątka odpowiada promieniowi. To się ze sobą pokrywa. Teraz pytanie jest, ile wynosi promień podstawy tego stożka? My szukamy tego promienia. Za chwilę znajdziemy ten promień, tylko musimy sobie zdać sprawę, czym jest obwód podstawy. Czym jest ten obwód koła? Obwód koła to jest obwód tego dużego półkola. Bo jak my połączymy te dwa zielone promienie, one się złączą, to ten obwód zwinie się w koło. W koło, trochę mniejsze koło. No i my wyliczymy promień tego koła. Na początku obliczmy długość połowy obwodu koła. Obwód koła, czyli długość koła, długość okręgu, to jest 2 pi razy promień. Ale my w zadaniu bierzemy połowę obwodu, czyli 1 druga OBW o promieniu 10, to będzie 1 druga razy 2 pi razy promień, czyli razy 10. Dwójka z dwójką się skraca, mamy 10 pi. Mamy tutaj 10 pi, to jest długość tego łuku.
I teraz to 10 pi przyrównujemy do obwodu tego koła. Tutaj sobie nazwijmy, że obwód tego koła, niech to będzie OBW koło 2. To jest 2 pi razy promień drugi sobie napiszę, promień 2. I to się równa 10 pi. Skracamy stronami pi, mamy 2 promienie 2. Równa się 10, czyli 1 promień drugi to jest 10 na 2. Czyli 5. Czyli ten promień tutaj drugi to jest 5, czyli odpowiedź B. Jeśli graniastosób ma 12 ścian, to liczba jego krawędzi jest równa. Zobaczmy, skoro graniastosób ma mieć 12 ścian, to znaczy, że będzie miał dwie podstawy i 10 ścian bocznych. Czyli w podstawie będzie miał 10 okąt ten graniastosób. Spróbuję narysować 10 okąt, tak od ręki, zobaczymy co wyjdzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 10, czyli w podstawie mamy jakiś 10-okąt, to nie musi być nawet 10-okąt foremny. I zobaczmy, no poprawnie powinienem u góry narysować też taki sam 10-okąt. Czy wyjdzie mi on taki sam, nie wiem, ale nie jest aż... dokładność tego rysunku nie jest aż tak niezbędna. Ważne, żeby tutaj pokazać jakby, jak to z grubsza zrobić. Czyli załóżmy, że mamy tutaj w górnej podstawie taki sam 10-okąt, przepraszam. Oczami wyobraźni, mam nadzieję, że to widzimy. No i teraz popatrzmy, mamy jedna ściana w podstawie, druga ściana w górnej podstawie i 10 ścian bocznych, czyli mamy w sumie 12 ścian w tym graniastosłupie. No jest pytanie o liczbę krawędzi. No to w podstawie mamy 10 krawędzi podstawy, czyli 10 krawędzi podstawy dolnej, dodać 10 krawędzi podstawy górnej, dodać, zobaczmy, mamy też 10 krawędzi bocznych, czyli 10 krawędzi bocznych. Oni nas pytają w sumie o liczbę krawędzi, no to sumujemy krawędzie z podstawy dolnej, z podstawy górnej i ze ścian bocznych. Mamy w sumie 30 krawędzi, czyli odpowiedź C. W dwukrotnym rzucie sześcienną kostką do gry prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej 8 wynosi. Zobaczmy, czyli tak, korzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, czyli moc A przez moc omegi, gdzie moc A mówi o liczbie zdarzeń sprzyjających, natomiast moc omegi mówi o wszystkich możliwych zdarzeniach. No i teraz rzucamy dwukrotnie kostką. W pierwszym rzucie, no na kostce sześciennej mamy 6 możliwości, w drugim rzucie też jest 6 możliwości, czyli nasza omega to jest 36. No i teraz zdarzenia sprzyjające to takie, że otrzymamy sumę oczek równą 8. Żeby otrzymać ósemkę, no to co z czym musimy połączyć? Jedynka z żadną liczbą od 1 do 6 nie daje 8. Na pewno można połączyć dwójkę z szóstką, trójkę z piątką, później czwórkę z czwórką. Liczby mogą się powtarzać, no bo każdy rzut to jest osobny rzut, zdarzenie niezależne, także może wypaść to samo. Może wypaść piątka z trójką i może wypaść szóstka z dwójką. Ile mamy zdarzeń sprzyjających? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdarzeń sprzyjających. Czyli prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest 5 zdarzeń sprzyjających przez 36 możliwych zdarzeń. Zatem odpowiedź D. Rozwiąż nierówność 2x minus 3 do kwadratu odjąć 4 większe równe od zera. Tutaj można oczywiście podnieść do kwadratu ze wzoru skróconego mnożenia, uporządkować i policzyć to deltą, ale pokażę akurat w tym zadaniu alternatywną metodę. Zauważmy tutaj 2x minus 3 do kwadratu, odjąć 2 do kwadratu. Czyli chodzi o wykorzystanie wzoru na a kwadrat minus b kwadrat, czyli też jeden z podstawowych wzorów skróconego mnożenia. Jak sobie zajrzymy do tablicy, to on wynosi a minus b razy a plus b. Czyli teraz nasze a to jest to, co tutaj, czyli nasze 2x minus 3, a nasze b to jest 2. Czyli korzystając z tego wzoru skróconego mnożenia będziemy mieli a minus b, czyli 2x minus 3 odjąć b, czyli odjąć 2, a w drugim nawiasie będziemy mieli 2x minus 3, czyli a dodać b, czyli plus 2. I teraz co to będzie? To będzie 2x minus 5 razy 2x minus 3 plus 2 to jest minus 1. I to ma być większe równe od zera. Przyrównujemy do zera nawiasy, czyli 2x minus 5 równa się 0, 2x równa się 5, dzielimy przez 2, x to jest 5 drugich.
lub w drugim nawiasie mamy 2x minus 1 równa się 0, czyli 2x jest 1, czyli x jest 1 drugą. Mamy miejsca zerowe 5 oraz 1 drugą. Patrzymy na to, co stałoby przy x do kwadratu. No 2x razy 2x dałoby nam 4x kwadrat, czyli współczynnik stojący przy x kwadrat jest dodatni. Skoro przy x kwadrat stałaby liczba dodatnia, dlatego ramiona funkcji pójdą do góry. No i teraz mamy tak, tutaj jest 1 druga, tutaj jest 5 drugich, ramiona idące do góry. Ramiona idące do góry. I teraz gdzie to jest większe równo od zera? Większe równo od zera jest tutaj. Większe równo od zera jest tutaj. Czyli x należy od minus nieskończoności do 1 drugiej przedział domknięty, bo mamy znak większe równe, suma od 5 drugich, czyli od tego miejsca, do plus nieskończoności. I też przedział domknięty, bo mamy znak większe równe. O, to są przedziały, które są rozwiązaniem, czyli to jest odpowiedź do naszego zadania. Dla kąta ostrego alfa dany jest cosinus alfa równy 2 trzecie. Oblicz wartość wyrażenia pierwiastek z tangensa kwadrat alfa plus 1. Wiemy, że kąt alfa jest kątem ostrym. No to na początku policzmy sobie sinusa. Tangens, jeszcze pamiętajmy, tangens alfa to jest inaczej sinus alfa przez cosinus alfa. W tym celu właśnie będę liczył sinusa alfa. Teraz co daje mi informacja, że kąt alfa jest ostry? To znaczy, że wartości wszystkich funkcji trygonometrycznych będą dodatnie. Zatem sinusa znajdę sobie z jedynki trygonometrycznej. Przypomnijmy, sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa równa się 1, to jest wzór na jedynkę trygonometryczną. Teraz za cosinusa wstawiamy sobie 2 trzecie i mamy sinus kwadrat alfa dodać 2 trzecie do kwadratu daje nam 1. Czyli sinus kwadrat alfa dodać 4 dziewiąte daje nam 1. Czyli sinus kwadrat alfa to jest 1 minus 4 dziewiąte, czyli 5 dziewiątych, bo jedynka to jest inaczej 9 dziewiątych. Stąd te 5 dziewiątych się wzięło. Zatem nasz sinus alfa to jest pierwiastek z 5 przez 3, no bo pierwiastkuje stronami, lub minus pierwiastek z 5 przez 3. Ale tak jak powiedzieliśmy wcześniej, dla kąta ostrego wartości funkcji trygonometrycznych są dodatnie, dlatego wynik ujemny odrzucamy. Teraz możemy sobie łatwo policzyć tangensa. Tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa, czyli u nas to jest pierwiastek z 5 na 3 podzielić na cosinus alfa, czyli na 2 trzecie. Dzielenie to jest mnożenie przez odwrotność, czyli mamy pierwiastek z 5 na 3 razy 3 drugie, trójki skracamy, mamy pierwiastek z 5 na 2. To jest nasz tangens alfa. Skoro mamy tangensa, bierzemy go i podstawiamy w to miejsce. I co otrzymamy? Otrzymamy pierwiastek z, może najpierw to przepiszę, czyli tangens kwadrat alfa plus 1. Podstawiamy sobie za tangensa pierwiastek z 5 przez 2 i będziemy mieli pierwiastek z 5 na 2 do kwadratu dodać 1. Czyli to będzie pierwiastek z 5 czwartych plus 1, a 1 to są 4 czwarte. Czyli mamy pod pierwiastkiem 9 czwartych, pierwiastek z 9 to jest 3, pierwiastek z 4 to jest 2. Czyli wynikiem jest tutaj 3 drugie. Odpowiedź do zadania, wartość wyrażenia pierwiastek z tangensa kwadrat alfa plus 1 to są 3 drugie. I mamy odpowiedź. Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 30 losujemy dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. To jest ważna informacja, czyli nie mogą się powtarzać, bo jest losowanie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, w którym obie wylosowane liczby będą podzielne przez 3. Czyli znowu korzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa, moc A przez moc omegi, gdzie moc A oznacza liczbę zdarzeń sprzyjających, natomiast moc omegi oznacza liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Zacznijmy od ustalenia omegi. Losujemy dwa razy ze wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych mniejszych od 30. No to ustalmy, jakie to są liczby. Najmniejsza z nich dwucyfrowa mniejsza od 30 to jest dziesiątka. Później mamy jedenastkę, dwunastkę, trzynastkę i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Wypisujemy aż do 29. Prawda? Mniejsze od 30 to ostatnia taka liczba naturalna, dwucyfrowa, to jest 29. No i pytanie, ile jest liczb od 10 do 29? Takich liczb jest, uwaga, 20.
Jest ich 20, nie wolno tu powiedzieć 19, no bo ktoś spojrzy od 10 do 29, 29 od 10 to jest 19. Otóż nie, możemy to łatwo udowodnić w ten sposób. Na pierwszym miejscu może być jedynka lub dwójka, czyli dwie możliwości. Na drugim miejscu może być dowolna cyfra od 0 do 9, czyli 10 możliwości. 2 razy 10 jest 20 takich liczb do wyboru. I teraz z tych 20 liczb losujemy dwa razy po jednej bez wracania. Czyli za pierwszym razem mam 20 możliwości, za drugim razem mam 19, ponieważ nie możemy powtarzać. Nie mogą się powtarzać, dlatego tutaj mam o jedną mniej do wyboru. 20 razy 19 to jest 380 możliwości. Teraz obliczamy prawdopodobieństwo zdarzenia A, w którym obie wylosowane liczby będą podzielne przez 3. Najpierw wypiszmy sobie, jakie to będą liczby podzielne przez 3. Ja tak sobie symbolicznie to zapiszę i w klamrze wypiszemy. No 12 jest podzielna przez 3, później 15, później 18 i tutaj wypiszę wszystkie po kolei, nie jest ich tak dużo. Później mamy 21, 24, 27 i koniec. 30 już nie należy do tego zbioru. Mamy zatem podzielnych przez 3 raz, 2, 3, 4, 5, 6 takich możliwości. Teraz oni chcą od nas, żeby obie wylosowane były podzielne przez 3. No to z tego nowego zbioru, losujemy sobie teraz dwie liczby. Pierwszą z tych liczb mogę wylosować na raz, 2, 3, 4, 5, 6 sposobów, a drugą na 5 sposobów, no bo też się nie mogą powtarzać zdarzenia sprzyjające. Mamy 6 razy 5, czyli 30 możliwości. Zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi, czyli to jest 30 podzielić na 380, zera się skracają, to są 3/38 i ten ułamek już się dalej nie skraca. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla N większego równego od 1 dane są wyrazy A2 to minus 2 i A5 to 7. Oblicz sumę wyrazów tego ciągu od wyrazu 5 do wyrazu 20. No ciekawe zadanko. I teraz tak. Zobaczmy, czyli chcą od nas, żebyśmy policzyli sumę od A5 poprzez A6, poprzez A7 i tak dalej, aż do wyrazu 20. No to zobaczmy, jak policzyć tę sumę. Najpierw pytanie, ile jest tych elementów? Ile jest od 5 do 20 elementu, do 20 wyrazu, ile ich jest? No oczywiście błędem będzie powiedzenie, że to jest 20 minus 5, że 15, jest ich 16. Czyli jest S16, suma 16 początkowych elementów. I my możemy to zapisać, że to jest pierwszy element plus ostatni, czyli A5 plus A20 na 2 razy 16 elementów. I teraz skąd wziąłem tą 16? Przecież to jest 20, to jest 5, 20 minus 5, niby 15. Dlaczego nie 15? Oznaczmy sobie te indeksy dolne po kolei jako ciąg arytmetyczny. 5, 6, 7, kropki, kropki, kropki i tutaj dajemy sobie 20. To jest nasz pierwszy wyraz ciągu. Może oznaczę inną literkę, żeby nie wykorzystywać, a niech to będzie B1, pierwszy wyraz ciągu, a to będzie Bn. I n mówi nam o liczbie elementów ciągu. Wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego to jest A1, znaczy w tym przypadku B1, dodać w nawiasie n minus 1 różnic. Różnica tutaj w tym naszym pomocniczym ciągu to jest 1. Czyli Bn, czyli 20, to jest B1, czyli 5, dodać w nawiasie n minus 1 razy 1. No to zobacz, mamy 20, to się równa 5, dodać n razy 1, n minus 1. Przerzucamy liczbę na drugą stronę, mamy 20 minus 5 plus 1, daje nam n, czyli 20 odjąć 5 to jest 15, dodać 1 jest 16, czyli n równa się 16, czyli tak jak właśnie mówiłem. Często jest tak, że tych elementów jest o 1 więcej niż nam się wydaje, albo o 1 mniej niż nam się wydaje, także warto sobie to jakoś zgodnie ze sztuką matematyczną policzyć. Czyli korzystając z klasycznego wzoru na sumę ciągu arytmetycznego, bierzemy pierwszy element plus ostatni, dzielimy na 2 i mnożymy razy liczbę elementów. Czyli robimy jakby średnią ze skrajnych wyrazów i mnożymy, dzielimy na 2, znaczy średnia to wiadomo, się dzieli tutaj przez 2 i mnożymy razy liczbę elementów. I co to u nas wyjdzie? No A5 niby mamy, ale nie mamy jeszcze wyrazu 20. To my sobie ten wyraz znajdziemy. W tym celu na początku ustalmy
jaka jest różnica ciągu. Czyli zapiszmy sobie A2 to jest A1 plus jedna różnica i to wynosi minus 2. Natomiast A5 to jest A1 plus 4 różnice i to jest 7. Bierzemy klamrę, podkreślamy, od dolnej linii odejmujemy górną, A1 minus A1 się skraca, 4 różnice minus 1 różnica to są 3 różnice, 7 minus minus 2 to jest 9, dzielimy sobie przez 3, jedna różnica to jest 9 trzecich, czyli 3. Mamy różnicę równą 3, czyli dodajemy sobie w tym ciągu cały czas 3. Skoro mamy różnicę, to my sobie policzymy A1. Wstawmy w to miejsce 3 i mamy A1 dodać 3 daje nam minus 2. Czyli A1 to jest minus 5. Skoro A1 to minus 5, różnica to 3, to my wyraz A20 policzymy. Wyraz A20 to jest wyraz A1 dodać 19 różnic. Bo ja muszę przeskoczyć 19 różnic z A1, żeby dojść do A20. W takim razie to będzie minus 5 dodać 19 razy 3. 19 razy 3 to jest 57. 57 odjąć 5 to jest u nas 52. Zapiszmy sobie tutaj 57 odjąć 5 to jest 52. I podstawiamy do wzoru w tym momencie, czyli mamy A5. A5 jest podane, to jest 7. Dodać 52 na 2 i razy 16. 16 z dwójką się skraca, zostaje 8. Mamy 7 plus 52, czyli 59 razy 8. I teraz tak, 60 razy 8 to byłoby 480. Odjąć, tutaj mamy nie 60, tylko 59, czyli trzeba odjąć jedną ósemkę, czyli mamy 472. A jak ktoś tutaj nie chce się bawić w takie mnożenie, to na kalkulatorze prostym to liczy. No i mamy odpowiedź do zadania, czyli odpowiedź. Suma ta wynosi 472, koniec zadanka. Może dopiszmy tutaj jeszcze ten indeks S16, żeby było wiadomo, o co chodzi. Udowodnij, że dla dowolnej liczby rzeczywistej ujemnej, tu jest ważna informacja ujemnej, prawdziwa jest taka nierówność. Zobaczmy, mamy takie coś i wiemy z treści zadania, że nasz x jest mniejszy od zera, bo jest liczba ujemna. Wobec tego ja mnożę sobie stronami przez x, czyli będziemy mieli 9x kwadrat, dodać 1 i uwaga, jeżeli ja wiem, że mnożę przez liczbę ujemną, to zmieniam znak nierówności na przeciwny, czyli będzie większe, równe od minus 6x. Tutaj nastąpiła zmiana znaku nierówności na przeciwny, to jest ważna informacja. Teraz przerzucamy minus 6x na lewą stronę i mamy 9x kwadrat, dodać 6x, dodać 1, większe, równe od zera. I w tym miejscu powinniśmy zauważyć wzór skróconego mnożenia, że to jest 3x plus 1 do kwadratu. Ma być większe, równo od zera. Mam nadzieję, że to zauważyliśmy. Chodzi tutaj o wzór na a plus b do kwadratu, czyli a kwadrat plus 2ab plus b do kwadratu. Nasze a to jest 3x, nasze b to jest 1. Jak ktoś nie wierzy, to niech podstawi sobie do wzoru i wyjdzie dokładnie to wyrażenie. To powinniśmy już zauważać też swoją drogą. No i co dalej? Co powinniśmy zrobić w tym momencie? W tym momencie jest koniec dowodu tak naprawdę, tylko trzeba napisać komentarz. Dowolna liczba rzeczywista, bo dowolne wyrażenie rzeczywiste podniesione do kwadratu jest zawsze nieujemne, czyli większe, równe od zera, co kończy dowód. To zdanie komentarza według mnie jest tutaj istotne, żeby to dopisać, chociaż podejrzewam, że większość sprawdzających i w kluczu maturalnym będzie zaakceptowany taki zapis, bo tutaj widać, że wiecie, co robicie. Też warto w tym momencie skomentować, że mnożymy przez liczbę ujemną, dlatego zmieniamy znak nierówności na przeciwne. To też jest tutaj w tym miejscu ważne dopowiedzieć o tym, a na pewno pamiętać, żeby zmienić ten znak. W kwadracie ABCD, w którym punkt E jest środkiem boku CD, tutaj mamy punkt E, poprowadzono przekątną BD. Mamy poprowadzoną przekątną i odcinek AE i one przecięły się w punkcie P. Czyli to wszystko sobie pozaznaczaliśmy. Uzasadnij, że suma pól trójkątów ABP, ABP i DEP, DEP stanowi 5 dwunastych pola kwadratu ABCD. No, z tym zadankiem będziemy mieli troszeczkę zabawy. Teraz wprowadźmy sobie oznaczenia. No, bok kwadratu oznaczymy sobie zwyczajowo poprzez A. Czyli tutaj mamy A, tutaj mamy A, tutaj będziemy mieli jedną, drugą A
i to będzie jedna druga a, a tutaj zostawiamy a. Teraz tak, zobaczmy, że trójkąt ABP będzie podobny do trójkąta DPE. Dlaczego? Bo ten kąt jest wierzchołkowy z tym kątem, czyli są takie same. Ten kąt będzie naprzemianległy z tym kątem, czyli też są takie same. No i ten kąt będzie naprzemianległy z tym kątem, czyli też są takie same. Czyli mamy cechę kąt, kąt, kąt podobieństwa trójkątów. A jaka będzie skala podobieństwa? Jaka będzie skala podobieństwa, powiedzmy, mniejszego trójkąta do większego? No to będzie 1 do 2. Dlaczego? Bo tutaj mamy jedną drugą a tutaj mamy a. Czyli jak weźmiemy dwa odpowiadające boki, to one będą w stosunku 1 druga a do całego a się skraca, mamy tutaj 1 drugą. Nasze k to jest 1 druga skala podobieństwa. Co to dla nas znaczy? Co to dla nas znaczy? To znaczy, że jeżeli byśmy zaznaczyli sobie teraz wysokości i tutaj napisali wysokość trójkąta H, to ta wysokość będzie jej połową, czyli będzie jedną drugą H, ponieważ skala podobieństwa tych trójkątów to jest jedna druga. Tutaj tą jedną drugą poprawię, żeby było widoczne, jedna druga H. I teraz przejdźmy do liczenia sumy pól trójkątów ABP i DEP. Najpierw policzmy sobie ABP. Nasze pole trójkąta ABP to będzie podstawa, czyli A, razy wysokość, czyli to nasze H, które wprowadziłem, podzielić na 2. Natomiast pole trójkąta DEP, narysujmy sobie trójkąt DEP, to będzie u nas podstawa, czyli teraz 1 druga A, razy nasze 1 druga H, na 2. Czyli tutaj mamy 1 czwarta na 2, 1 ósma AH, a tutaj mamy 1 druga AH. Czyli suma tych dwóch pól, czyli pole ABP, już sobie napiszę tak w skrócie, dodać pole DEP, to będzie u nas 1 druga AH, dodać 1 ósma AH. AH wyłączamy przed nawias, AH. I mamy 1 druga plus 1 ósma. 1 druga to są 3 ósme, a 1 ósma to jest po prostu 1 ósma. 3 ósme dodać, jak powiedziałem 3 ósme, 1 druga to oczywiście 4 ósme, bo to połówka, nie wiem skąd się wzięło 3. Aż do 2, do 3, no nie wiem. W każdym razie tak, 1 druga to są 4 ósme plus 1 ósma to jest 5 ósmych, czyli mamy 5 ósmych tutaj naszego AH. A teraz zdefiniujmy sobie pole kwadratu, czyli pole kwadratu ABCD. To jest, zobaczmy, to jest nasza podstawa A razy wysokość, tylko ta wysokość to jest H plus 1 druga H, czyli 3 drugie H. Czyli mamy 3 drugie AH. No i teraz teza jest taka, że suma pól, czyli pole ABP, dodać pole DEP, podzielić na pole naszego kwadratu ABCD, jest to 5 do 12. No to zobaczmy, czy to wyjdzie. Podstawiamy ABP plus DEP, to wyszło nam 5 ósmych AH, przez pole ABCD to są 3 drugie AH. AH się ładnie skraca i mamy 5 ósmych razy dzielenie, to jest mnożenie przez odwrotność, czyli 2 trzecie. Dwójka z ósemką się skraca, mamy 1 czwartą. 5 razy 1 to jest 5, 4 razy 3 to jest 12, co kończy dowód w tym momencie. Wyszło nam 5 dwunastych, miało wyjść 5 dwunastych. Mamy koniec dowodu. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeżeli wierzchołek paraboli, która jest jej wykresem, znajduje się w punkcie W, a ta funkcja w przedziale od minus 2 do 2 osiąga najmniejszą wartość równą minus 4. Dobra, czyli zobaczmy, jaka jest sytuacja. Mamy układ współrzędnych. Tutaj mamy wszystkie niezbędne informacje podane. Wierzchołek ma współrzędne minus 1 i 5, minus 1 na x i raz, 2, 3, 4, 5 na y. Ramiona idą do dołu i ta funkcja w przedziale od minus 2 do 2,
czyli w tym obszarze, ma osiągać swoją wartość najmniejszą. Wartość równą minus 4. Wziąłem odwrotnie. Weźmy te rzeczy. Minus 1 i 5. Mamy wierzchołek. A nie, przepraszam, rysunek był poprawny. Do dołu. Przedział minus 2 i 2. I zobaczmy, gdzieś tutaj funkcja osiąga swoją wartość najmniejszą. W wierzchołku jest wartość największa, a tutaj mamy wartość najmniejszą i ta wartość ma wynosić minus 4. W tym przypadku wartość najmniejsza musi być na krańcu naszego przedziału. Widać, że ta prosta pionowa, czyli x równe minus 2, jest bliższe wierzchołku, zatem w tej prostej, bliższej wierzchołku nie będziemy mieli wartości mniejszej, bo tutaj funkcja miała więcej czasu, żeby spaść niżej. Czyli zobaczmy, ten punkt znamy. To jest punkt rozpłużenych 2 i minus 4. 2 na x, to jest ten argument i wartość minus 4 osiąga. W takim razie najpierw skorzystajmy z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, czyli to jest f od x równe ax minus p do kwadratu plus q. To jest nasze p, to jest nasze q. Za p podstawiamy sobie minus 1, za q wstawiamy sobie 5. Zobaczmy, co wyjdzie, czyli to jest f od x równe a, x minus minus 1 to jest plus 1 do kwadratu plus 5. Teraz jak znaleźć to a? No podstawmy punkt 2 minus 4 pod x a i y odpowiednio. Czyli minus 4 to jest a w nawiasie 2 plus 1 do kwadratu plus 5. Czyli minus 4 to będzie a w nawiasie 2 plus 1, czyli 3 do kwadratu to jest 9 plus 5. Ten nawias tu jest zbędny, ale też nie jest jakimś tam błędem. Minus 4 to jest 9a plus 5. 5 na drugą stronę, zmiana znaku. Minus 4 odjąć 5 to jest 9a. Dzielimy przez 9, tu mamy minus 9 na 9, czyli minus 1 to jest a jest minus 1. Skoro nasze a jest minus 1, to wzór funkcji w postaci kanonicznej to będzie f od x równe minus 1x plus 1 do kwadratu plus 5, czyli nasze f od x to jest minus w nawiasie x kwadrat plus 2x plus 1 plus 5, czyli mamy minus x kwadrat minus 2x minus 1 plus 5, czyli mamy minus x kwadrat minus 2x plus 4, to jest nasza funkcja f od x. I to jest nasza postać ogólna. Oni się wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, no to odpowiedź może sobie tutaj zapiszmy. Odpowiedź f od x równa się, tylko tutaj jeszcze minus 1 plus 5 to plus 4, chyba podzielam 4, a napisałem minus 4. Plus 4 w tym miejscu oczywiście i mamy odpowiedź f od x równa się minus x kwadrat minus 2x plus 4. W trójkącie równoramiennym ABC dane są wierzchołki podstawy A i B oraz wysokość CD. Opisz współrzędne wierzchołka C, jeżeli wiadomo, że obie te współrzędne są dodatnie. Spróbujmy narysować tę sytuację w układzie współrzędnych. Mamy oś Y, mamy oś X, podpiszmy te osie. A ma współrzędne 2 i 1. 2 na X i 1 na Y, tutaj mniej więcej jest A. B ma współrzędne 6 i 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest nasze B o współrzędnych 6 oraz 5. Oraz wysokość CD równa 7 pierwiastków z 2 na 2. Obie współrzędne wierzchołka C, jeżeli wiadomo, że obie te współrzędne są dodatnie. Czyli zobaczmy. Musimy sobie zdać sprawę, że podstawa AB jest mniej więcej tak, odcinkiem tak ułożonym w układzie współrzędnych i jest ona podstawą trójkąta równoramiennego. Czyli nasz wierzchołek C będzie leżał gdzieś na prostej, prostopadłej, przechodzącej przez środek odcinka AB. Ten środek sobie gdzieś tutaj mniej więcej zaznaczmy. I teraz nasz wierzchołek C będzie leżał gdzieś na tej prostej. O tej prostej wiemy, że jest prostopadła i przechodzi przez środek odcinka AB, czyli jest symetralną odcinka AB. To wynika z własności trójkąta równoramiennego. Zobaczmy, jak narysujemy trójkąt równoramienny. Tu niech będzie C, to będzie A, tu będzie B, to jego symetralna
przechodzi przez wierzchołek C i dzieli podstawę na dwie równe części. Może ta symetralna nie wyszła mi idealnie, ale chodzi o taki mniej więcej, o taką mniej więcej prostą. I tu jest nasze S. No to do dzieła. Co będziemy potrzebowali? Po pierwsze, za chwilę znajdziemy sobie S. Musimy sobie zdać sprawę, że odległość punktu C od podstawy AB to będzie te 7 pierwiastków z 2 na 2. I druga sprawa, druga rzecz, którą musimy sobie zdać, z której musimy sobie zdać sprawę, że obie współrzędne są dodatnie. Bo jedna możliwość to, że to C będzie gdzieś tutaj na przykład i wtedy mamy trójkąt równoramienny i te obie współrzędne będą dodatnie na X dodatnio i na Y dodatnio. No i drugie C pewnie wypadnie gdzieś tutaj i to drugie C będzie pewnie ujemne, będziemy musieli je odrzucić. A być może obydwa C się zmieszczą. To wszystko wyjdzie nam z obliczeń za chwilę. W tym celu pierwszy krok, liczymy sobie punkt S i od razu go policzę, czyli dodajemy sobie skrajne współrzędne i dzielimy na 2. 2 plus 6 na 2. A w drugim miejscu mamy 1 plus 5 na 2. Co nam wychodzi? 2 plus 6, 8 na 2 to jest 4. 1 plus 5, 6 na 2 to jest 3. Mamy punkt o współrzędnych 4 i 3. Drugi krok. Ja dążę do policzenia prostej symetralnej, ale zanim policzę symetralną, liczę najpierw prostą AB. Żeby policzyć prostą AB, zapisujemy sobie równanie prostej w postaci kierunkowej, czyli AX plus B i podstawiamy te punkty za X2, za Y1, za X6, za Y5. Otrzymujemy 1, to się równa A razy 2 plus B i pod spodem to samo 5, to się równa A razy 6, czyli 6A plus B. Klamra, podkreślamy, odejmujemy. 5 odjąć 1 to 4, 6A odjąć 2A to jest 4A, B nam się skraca. A jest zatem jedynką. Jeżeli A jest jedynką, podstawiamy na przykład tutaj lub tutaj i wyliczymy sobie B, chociaż to B nie jest niezbędne. Z pierwszej linii mamy 1, to się równa A razy 2, czyli po prostu za A wstawiamy 1, czyli 1 razy 2 plus B, czyli 1 to jest 2 plus B, 2 na drugą stronę, B to minus 1. Skoro B to minus 1, mamy równanie prostej, Y to jest 1X minus 1. Kolejny krok, trzeci krok, to jest policzymy sobie teraz prostą prostopadłą przez S. Prosta prostopadła ma odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli ich iloczyn tych współczynników kierunkowych musi dać minus 1. Minus 1, czyli A1, czyli 1 razy A2 daje nam minus 1, czyli A2 to jest minus 1. Zatem prosta prostopadła do AB, do prostej AB, będzie liczona w ten sposób, że piszemy sobie odwrotny i przeciwny współczynnik kierunkowy, czyli minus 1x plus jakieś b. I teraz, żeby policzyć to b w tym trzecim kroku, to ja muszę podstawić punkt S. Punkt S policzyliśmy sobie tutaj, czyli za x 4, za y 3, czyli mamy 3, to jest minus 1 razy 4 minus 4 plus b. Minus 4 na lewą stronę, mamy 3 plus 4 to jest B, czyli B jest siódemką. Równanie prostej prostopadłej to jest minus 1x plus 7. Minus 1x plus 7. W takim razie możemy już podpisać równanie tej prostej jako minus 1x plus 7 i chcemy znaleźć punkt C. Wiemy, że odległość punktu C od punktu S, czyli ta nasza wysokość, to jest 7 pierwiastków z 2. Czyli czwarty krok zrobimy sobie w tym miejscu. CD ma długość 7 pierwiastków z 2 na 2, a my teraz ten punkt C oznaczmy jako punkt o współrzędnych. Na x będzie x, a ponieważ punkt C należy do naszej symetralnej, musi spełniać równanie tej prostej. Czyli y to jest minus 1x plus 7, czyli zapiszemy w skrócie minus x plus 7, dlatego że należy do tej prostej symetralnej. Ja tylko na rysunku jeden punkt C oznaczę, żeby tutaj nie robić dodatkowego bałaganu. Wyjdą nam i tak jakby dwie możliwości za chwilę przy obliczeniach. I teraz nasze CD liczymy ze wzoru na długość odcinka. Czyli weźmiemy sobie S, podpisujemy, mamy 4 i 3. Mamy x minus 4 do kwadratu. Dodać. Tu mamy minus x plus 7 odjąć 3 do kwadratu, czyli minus x plus 7 odjąć 3 do kwadratu i to ma dawać nam 7 pierwiastków z 2 na 2. Do 7 pierwiastków z 2 na 2. Podnosimy stronami do kwadratu, mamy już bez pierwiastka, czyli będzie x minus 4 do kwadratu, dodać
minus x plus 7 odjąć 3 to jest minus x plus 4 do kwadratu daje nam 7 pierwiastków z 2 na 2 do kwadratu. I co dalej? I w tym momencie uwaga, tu mamy x minus 4 do kwadratu, a tutaj mamy minus x plus 4 do kwadratu. Zobaczę, że to w praktyce jest to samo, bo co ja mogę zrobić? To mogę przepisać tak jak jest, x minus 4 do kwadratu, dodać. Tutaj pasowałoby wpaść na taki pomysł, wyłączamy sobie minus przed nawias, mamy w nawiasie x odjąć 4, zamykamy nawias do kwadratu. Równa się 7 pierwiastków z 2 na 2 do kwadratu, to jest 7 do kwadratu 49 razy 2, 98 czwartych. I teraz co dalej? Minus do kwadratu da nam plus. Czyli tak naprawdę mamy po lewej stronie 2 razy x minus 4 do kwadratu równa się 98 czwartych. Co dalej? Dzielimy sobie przez 2. Mamy x minus 4 do kwadratu. To się równa 98 na 2 to jest 49 czwartych. No i teraz rozwiązujemy dwa przypadki, czyli co do kwadratu daje 49 czwartych? 49 czwartych to jest 7 drugich kwadrat, czyli mamy dwa przypadki. Jeden przypadek to x minus 4 równa się 7 drugich, czyli to co pod kwadratem równa się temu co pod kwadratem, lub drugi przypadek x minus 4 równa się minus 7 drugich, bo mamy ujemna do kwadratu jest dodatnia i dodatnia liczba do kwadratu też jest dodatnia. Czyli tu nam wychodzi x równy 7 drugich plus 4. 7 drugich to jest 3,5, dodać 4, czyli mamy 7,5, 7 i 1 druga, lub tu nam wyjdzie x równy minus 3,5, dodać 4, czyli 1 druga. Oczywiście jak tego nie zauważymy, możemy liczyć sobie na tym etapie z delty albo na tym etapie z delty i tak samo nam wyjdą wyniki. I teraz zobaczmy, jeżeli x jest 7 i 1 druga, to nasz punkt C ma współrzędne. C ma współrzędne na x 7 i 1 druga, na y nam wyjdzie tak, minus 7 i 1 druga, dodać 7, no to mamy minus 1 drugą. Czyli zobaczmy, jedna współrzędna niestety jest ujemna. Minus 1 druga jest ujemne, co nie jest... Nie jest zgodne z treścią zadania, bo tutaj mamy, że obie te współrzędne są dodatnie, czyli ten przypadek niestety odrzucimy. No i w drugim przypadku dla x równego 1 drugiej nasz punkt C ma współrzędne. Za x w to miejsce wstawiamy 1 drugą, a druga współrzędna to będzie minus 1 druga plus 7. Czyli widzimy, że obie współrzędne są dodatnie, to są współrzędne 1 druga oraz 7 odjąć 1 druga, czyli 6 i 1 druga. Czyli odpowiedź do zadania. Odpowiedź. Punkt C ma współrzędne. Na x 1 drugą, na y mamy 6 i 1 drugą. W ostrosłupie czworokątnym prawidłowym pole jednej ściany bocznej wynosi 12, a kosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy jest równy 1 trzeciej. Opisz objętość tego ostrosłupa. Ostrosłup czworokątny prawidłowy to taki, który ma w podstawie kwadrat. Narysujmy sobie kwadrat tutaj w podstawie. Pole jednej ściany bocznej wynosi 12. Do tego przejdziemy za chwilę. Póki co narysujmy ten ostrosłup w miarę możliwie najdokładniej w takich warunkach. Tutaj. Będzie jedna krawędź, druga krawędź, trzecia krawędź, czwarta krawędź, czyli coś w tym stylu. Pole jednej ściany bocznej wynosi 12, a kosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy jest równy 1 trzeciej. Kosinus kąta nachylenia ściany bocznej, chodzi o kosinus między wysokością ściany bocznej a płaszczyzną podstawy, czyli odcinkiem łączącym spodek wysokości ściany bocznej ze spodkiem wysokości naszego ostrosłupa, czyli chodzi o ten kąt. Czyli kosinus kąta nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, tutaj chodzi o kosinus u nas w zadaniu kąta alfa i on wynosi 1 trzecia. Co to znaczy, że kosinus wynosi 1 trzecia? To znaczy, że proporcja przy prostokątnej stojącej przy kącie alfa do przeciwprostokątnej to jest 1 do 3.
Czyli tutaj zaznaczamy sobie 1x, a tutaj zaznaczamy sobie 3x. Obliż objętość tego ostrosłupa. Zobaczmy, jeżeli tu jest 1x, to po drugiej stronie symetrycznie będzie drugi x. Czyli długość krawędzi kwadratu to jest 2x. Czyli długość tej krawędzi to też jest 2x. W takim razie pole trójkąta i w sobie wprowadźmy oznaczenia A, B, C, D, a tutaj damy sobie u góry S, pole trójkąta BCS, BCS to jest podstawa tego trójkąta, czyli odcinek BC, czyli 2x, razy wysokość tego trójkąta, czyli odcinek S, dajmy na to K, czyli 3x, na 2. I to pole jednej ściany bocznej wynosi 12, czyli 6x kwadrat na 2. Te dwie dwójki skracamy, czyli mamy 3x kwadrat, to jest 12, podzielić na 3x kwadrat, to jest 12, trzecich 4, czyli 4. Czyli x jest dwójką lub x jest minus dwójką, no ale długość boku nie może być ujemna. Zróbmy sobie założenie, że x musi być dodatnie. Czyli odrzucamy wynik ujemny. Zatem długość krawędzi podstawy kwadratu to jest 2 razy 2, czyli 4. Mamy kwadrat o podstawie, kwadrat o boku długości 4. No i teraz potrzebujemy objętości. Jak znaleźć objętość? No albo z Pitagorasa, albo z sinusa. Łatwiej będzie z Pitagorasa. X jest dwójką, tu mamy 2. 3x to jest 3 razy 2, czyli 6. Policzymy sobie h z Pitagorasa, czyli mamy taką sytuację. Tu jest 6, tu jest 2, tu jest h. Czyli h kwadrat plus 2 kwadrat daje nam 6 do kwadratu. H kwadrat plus 4 to jest 36. H kwadrat to jest 36 odjąć 4, czyli 32. Pierwiastkujemy stronami. H to jest pierwiastek z 32, czyli pierwiastek z 16 razy 2, czyli 4 pierwiastki z 2. Nasze H to 4 pierwiastki z 2. Obliż objętość tego ostrosłupa. V ostrosłupa. Wzór to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Czyli u nas to jest 1 trzecia. Pole podstawy to jest kwadrat o boku długości 4, czyli 4 do kwadratu. Razy wysokość, czyli razy 4 pierwiastki z 2. Mamy zatem 1 trzecią razy 16 razy 4 pierwiastki z 2. 16 razy 4 to jest 64 trzecie pierwiastków z 2. 64 przez 3 się niestety nie dzieli. Tak to zostawiamy, albo tak, jako 64 pierwiastki z 2 na 3. Jednostek nie było podanych, to sobie wpiszmy tutaj jednostek sześciennych w kwadratowym nawiasie, tak opcjonalnie. No i to jest nasza odpowiedź do zadania.